Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Po spotkaniu z Liverpoolem to był mecz, dla którego ogląda się piłkę nożną, dla którego się jest kibicem Manchester United, bo to spotkanie trzymało w napięciu do końca, tam było wszystko. Były chwile zwątpienia, były zwycięskie momenty, no i dużo świetnej piłki nożnej. Ale zanim przejdziemy do tego, co wydarzyło się w ćwierćfinale Pucharu Anglii, chcę przedstawić Wam moich dzisiejszych gości, którymi są Łukasz Pośpiech. Dzień dobry wszystkim. I Kacper Klasiński. Cześć wszystkim. Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę. No i także muszę podziękować naszym patronom, których jest już trzech. Jest to Paweł Matlak, Irek i Piotr Jackowski. Panowie, spotkanie z Liverpoolem, no ja się przyznaję, nie widziałem go na żywo, dopiero dzisiaj nadrabiałem jako powtórkę. Niezwykle tego żałuję, bo patrząc na flash score'a przeżywałem to spotkanie, a już oglądając odtworzenia nieco mniej, ale mogłem chociaż spojrzeć takim chłodnym okiem na to, co działo się na boisku. No i może takie rozgrzewkowe pytanie do Was. Czy to był najlepszy mecz w wykonaniu Manchester United, ale nie chodzi o grę Czerwonych Diabłów, tylko o emocje od jakichś, nie wiem, kilku lat? Dałeś trudne pytanie, moim zdaniem, bo zwroty akcji, to chyba, jeżeli chodzi o zwroty akcji, to chyba był top. No było sporo spotkań, zwłaszcza na przykład za Ole Gunnara Solskjaera, gdzie się udawało odrabiać straty. Tam chyba w ogóle była jakaś taka śmieszna seria czterech czy pięciu meczów, które udało się wygrać pomimo tego, że były wyniki niekorzystne do przerwy, ale czegoś takiego jak z Liverpoolem pod względem, mam wrażenie, też intensywności, pod względem takiej walki na boisku, trochę chaosu, ale bym powiedział takiego pozytywnego chaosu, to no dawno nie widziałem. Tam się tyle razy ja już tam traciłem w trakcie tego meczu wiarę, że no naprawdę no to zrobiło ogromne wrażenie, że drużyna, o której już tyle razy w ogóle zresztą mówiliśmy, że jakoś nie potrafi się podnosić w tych trudnych momentach, nagle się odbudowała. No to było coś, czego chyba każdy kibic chciał, czego każdemu kibicowi brakowało i można by się zgodzić z tym, co powiedziałeś, ale no też mamy na przykład chociażby jeszcze to spotkanie z Brentford, gdzie dwie bramki w doliczonym czasie gry, jako taki szybki zastrzyk adrenaliny, mam wrażenie, że mogły z tym rywalizować tak z typowo takiego kibicowskiego punktu widzenia. Na pewno były spotkania, w których Manchester United odrabiał straty, no bo to było spotkanie między innymi z Aston Villą w Boxing Day, tam z 0-2 na 3-2. Był też mecz z Nottingham Forest między innymi, ale nie przypominam sobie takiego spotkania z dobrym rywalem, gdzie Manchester United szczególnie tyle razy odrobiłby te straty, gdzie byłoby tyle zwrotów akcji. Jeszcze mam w głowie te derby sprzed roku z Manchesterem City, gdzie United wygrało 2-1, przegrywało 1-0, ale to chyba nie ten poziom. Takich wielkich meczów za Ten Haga brakowało, przede wszystkim z wielkimi rywalami, bo jeśli ktoś odrabiał straty, to raczej byli rywale Manchester United, no bo Tottenham odrabiał 0-2 na 2-2, Arsenal strzelał w ostatnich minutach Manchesterowi United Erika Ten Haga. No a tutaj udało się zatriumfować i chyba gdyby nie ten gol Amada Diallo i jakaś porażka w karnych ewentualna, to nie bylibyśmy dzisiaj tak pozytywnie zaskoczeni tym, co grał Manchester United, ale jednak wynik zmienia nasze nastroje o 180 stopni. Łukasz, ile razy zwątpiłeś podczas tego meczu w drużynę Erika Ten Haga? Najpierw wątpiłem przed meczem. No tak się zaczęło. Nie, no myślę, że za każdym razem jak ta gra siadała, czyli no przynajmniej 3 razy, kiedy raz no wypuściliśmy prowadzenie, 2, kiedy ta druga połowa nie wyglądała na początku jakoś bardzo, bardzo dobrze. No i przyznam się, że jak już padł gol na 3-2 w dogrywce, no to już założyłem, że po ptokach po prostu, że to już jest nie do wyratowania.
No ale okazuje się, że da się zaskoczyć nawet takiego zgorzkniałego fana. A jeszcze wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, to wydaje mi się, że ostatni mecz, w którym aż takie emocje gdzieś tam się pojawiły z takim wysokiej klasy rywalem i gdzieś tam było tego aż gęsto w meczu, to chyba PSG, to na Parc des Princes, kiedy żeśmy wyciągnęli to jakimś cudem, tylko to faktycznie nie był aż tak intensywny mecz, bo no te ostatnie 30 minut z hakiem, może pod 40, no to no na wdechu to oglądałem, przyznam się, bo takiego zmasowanego ataku ze strony United to nie widziałem dawno, a w końcówce meczu to już w ogóle. No właśnie. I tutaj się pojawia kluczowe pytanie, które raczej nie było stawiane po meczach Manchester United z takimi zespołami jak Liverpool i w takiej formie jak Liverpool, czyli czy Manchester United był lepszy od zespołu Jurgena Kloppa? Kacper, czy ty byś postawił tak jednoznacznie na to, że Manchester United był lepszym zespołem na Old Trafford? Jeżeli chodzi o samą chociażby jakość kreowanych sytuacji, to tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości. W ogóle odnoszę wrażenie, że to był inny mecz niż większość tych spotkań z taką tą ścisłą czołówką. Tu bym powiedział przede wszystkim o Arsenalu, Liverpoolu i Manchesterze City, bo we wszystkich spotkaniach z tymi zespołami w tym sezonie do tej pory, no to była jazda w jedną stronę. Tak naprawdę no, nawet niezależnie od tego, czy udawało się strzelać gola szybko, czy nie udawało się go w ogóle strzelać, to koniec końców to się sprowadzało do tego, że to było czekanie we własnym polu karnym na wyrok i liczenie na to, że przeciwnik jednak nie trafi. No i z Liverpoolu się udało na Anfield wywalczyć wtedy 0-0. Z City u siebie był fajny start, było kilka okazji, a koniec końców i tak skończyło się wysoką przegraną. Na Etihad wszyscy wiemy, to jest świeża sprawa, no i z Arsenalem też Rashford strzelił gola, ale potem jak Arsenal odpalił się do robienia strat, to raz, że szybko wyrównał, a potem właściwie no nie było, nie graliśmy właściwie w ogóle nic i tylko czekaliśmy na ścięcie. Tutaj był dobry start, była szybka bramka, znowu było kilka dobrych okazji i potem znowu to siadło. No, o tym już mówiliśmy wielokrotnie, że tak nie napawa postawa drużyny optymizmem w tego typu scenariuszach. Ale kilkukrotnie udało się podnieść i kilkukrotnie udało się ponownie ten Liverpool przyszpilić. Były dobre szanse, były przecież Marcus Rashford, wiemy teraz, że to już była sytuacja spalona, to bo stóp klatki w internecie się pojawiły, ale wiadomo, to nie było nawet weryfikowane, bo nie było po co. Rashford nie trafił w sytuacji sam na sam z Kevinem Kelleherem, ale w ostatniej akcji meczu, jeszcze przy stanie w 90 minucie, bodajże w doliczonym czasie gry, przepraszam bardzo, przy stanie 2-2, on miał meczówkę na nodze, no spalił, ale przynajmniej jakby trafił, to byśmy się rozczarowali podwójnie, bo już byłoby rozczarowanie po zastrzyku euforii. No moim zdaniem pod tym względem Manchester United był lepszy, pod względem samego pomysłu na mecz, może inaczej, pod względem samej realizacji pomysłu na mecz, nawet pomimo tych kilku takich problematycznych okresów, zwłaszcza tego takiego bardzo długiego, powiedziałbym, który zaczął się od, nie wiem, mniej więcej 40 minuty, a skończył się pewnie na kwadrans przed końcem tego podstawowego 90-minutowego czasu gry, gdy właściwie no przez długi okres grał praktycznie tylko Liverpool, to generalnie United realizowało, mam wrażenie, to co miało, że był pomysł i to nie było paniczne właśnie czekanie na to, co zrobi przeciwnik i może nam się uda, tylko jakieś takie metodyczne rozbijanie ataków, wyprowadzenie przemyślanych akcji zaczepnych, koncentrowanie w ogóle gry na skrzydłach, to tam bardzo fajna grafika się pojawiła, chyba jeszcze w pierwszej połowie, że jakieś tam 80 kilka procent ataków było prowadzone prawą i lewą stroną, ledwie kilkanaście środkiem. Było widać, że to było założenie jasne i te szybkie ataki przynosiły wymierne skutki w postaci no dość dobrych okazji. Ja powiem szczerze, że no tutaj trzeba oddać Erikowi Ten Hagowi, że jakiś plan nakreślił. Nie był to plan bez wad, bo środek pola znowu był długimi okresami bardzo, bardzo mocno dziurawy i znowu były te latyfundia między atakiem a obroną. Ale no, trzeba powwiedzieć, że jednak no, tak jak Erik ten Hag powiedział przed meczem na Etihad City, że mamy plan, żeby pokonać obywateli, no to tamtego totalnie nie było widać. A tutaj rzeczywiście mogliśmy dostrzec to, że jakiś pomysł jest i ten pomysł się kleił.
ten pomysł się kleił, ale w momentach, kiedy Manchester United przestawał presować, przestawał wychodzić wysoko i obudowywał się w okolicach pola karnego, no to Liverpool miał swoje najgroźniejsze sytuacje, bo te bramki pod koniec pierwszej połowy właśnie poniekąd tak padły, że już Manchester United bronił za głęboko, pozwalał Liverpoolowi na rozgrywanie na 35 metrze bez żadnych przeszkód. No i im głębiej Manchester United grał, tym gorzej to wyglądało. I w momentach, kiedy podchodzili wysoko, to odbierali tą piłkę. No ale nie można oprzeć się wrażeniu, że Liverpool trochę lekcji nie odrobił, bo wciąż to wyglądało w taki sposób, że za plecami środkowych pomocników były połacie przestrzeni i można było to wykorzystać, a miałem wrażenie, że Liverpool albo nie potrafił tego wykorzystać, albo nie był przygotowany na aż tak otwartą tamtą strefę, co by o nich bardzo źle świadczyło. Ciebie, Łukasz, zagadnę od innej strony. Kogo ty byś wybrał MVP w tym spotkaniu? Bo ja nad tym myślałem i nie mam takiego jednoznacznego kandydata. Chyba oficjalną jakby statuetkę dostał ostatecznie Diallo, prawda? Jeśli się nie mylę, nie jestem w 100% pewien, ale tak wydaje mi się, że to on został wyróżniony. No, za czerwoną kartkę. Wszystko uważam, że to trochę w tym euforycznym szale zostało mu przyznane. I zastanawiałem się nad tym, kto tu jest MVP w tym spotkaniu. No i wahałbym się chyba między Garnacho a Onaną. I gdybym tak miał już wybrać jednego z panów, no to chyba postawiłbym na Argentyńczyka. W ogóle jestem zdziwiony, że wiecie, w jakichś serwisach różnych, takich podsumowujących statystyki, już tak czysto liczbowo, on dostał ocenę, widziałem gdzieś tam 6,5 chyba na 10, gdzie no jakby ten człowiek samodzielnie prowadził grę w wielu momentach i powinniśmy go wyróżnić tak naprawdę przy prawie wszystkich golach. Oprócz tego gola Rashforda w dogrywce, no bo i przy pierwszej bramce to on gdzieś tam dopchał piłkę do pola karnego i uderzył, co prawda w bramkarza, no ale to po jego strzale udało się to dobić McTominayowi. Przy golu Antonego to również on był odpowiedzialny za wprowadzenie totalnego zamieszania w polu karnym i zrobienie dymu na tyle dużego, że Antony był w stanie uderzyć. No i ten gol na 4-3, no to już w ogóle nie ma mowy o odbieraniu mu chwały, no bo po 2 godzinach biegania tam i z powrotem rozpędził się nie wiem do ilu, ale po prostu przegonił świeżego Diallo, wyłożył mu, no i zachował się też bardzo, bardzo trzeźwo, bo ja powiem szczerze, w tej sytuacji miałem trochę obawy, że będzie próbował sam uderzać takim właśnie kamyczkiem do ogródka Garnacho w tym meczu jest to, że oddał jednak 5 zablokowanych strzałów i tylko jeden celny. Gdzieś tam mógł troszeczkę częściej się decydować na granie z kolegami. No ale wybrałbym jego, mimo wszystko. No pojawiły się dzisiaj w mediach takie informacje, że Garnacho zagrał 120 minut z kontuzją. Że dopiero 2 ostatnie dni przed spotkaniem z Liverpoolem był gotowy do treningów i miał problem ze ścięgnem podkolanowym. Chyba jego brat to ujawnił, więc tym bardziej jeszcze większe należą się brawa Alejandro Garnacho. A jeszcze powiedziałeś o Andre Onanie i to był taki mecz, że wpadły 3 bramki i jeśli byłbym przeciwnikiem Andre Onany, być może takim jak Seba Słabosz, to powiedziałbym, że przy każdej z nich jakiś udział Onana miał. No bo 2 gole po rykoszetach, trudne do wybronienia dla bramkarza, ale gdzieś na rękawicy się one zakręciły, albo przynajmniej bardzo blisko niej. No i ten gol to był na 2-1, gdzie on piłkę odbił przed siebie, owszem instynktownie, ale w taką strefę, z której łatwo było dobić. I czy ty byś winił za którąkolwiek z bramek Andre Onane? Tak, ja mam dosyć duże pretensje do niego mimo wszystko, szczególnie z tego gola na 1-1, bo gdzieś tam mam wrażenie, że w typowym dla siebie stylu podskoczył do góry zamiast na bok i no mógł się jakoś troszkę chyba bardziej wyciągnąć, szczególnie, że ta piłka też po łapach mu wpadła przy słupku. Jeśli mówimy o tym golu na 2-1, no to faktycznie gdzieś tam ta interwencja była bardzo instynktowna, no ale
Ale wybronił, jakby no nie ma się co czepiać, szczególnie, że tam po prostu się taka padaka wydarzyła z prawej strony obrony, gdzieś tam Dalot, który no Nunes zdążył się zorientować, że jest na spalonym, wrócić, jeszcze raz wybiec, zanim w ogóle Dalot się pojawił na dobrej pozycji, no to myślę, że tutaj akurat bym go jakoś specjalnie nie winił. A ten gol na 3-2, też trudno to tak naprawdę jednoznacznie określić, no bo wyglądał ten strzał dosyć słabo, wyglądał na taki łatwy do obronienia, no ale był tam jednak rykoszet, nie wiem jak to tam się podziało, może nie widział do końca, więc ja bym do tego Onany aż tyle pretensji nie miał, szczególnie, że to jest no 5 interwencji z pola karnego, mimo wszystko w tym całym spotkaniu, 5 wysokich piłek wyłapanych. Nie czułem się niepewnie oglądając go w tym meczu, a to jest coś, co mam wrażenie jest takim ciągnącym się tematem, że jak Onana jest przy piłce, czy tam gdzieś tam idzie przeciwnik z akcją na Onanę, to nie mamy do niego takiego pełnego zaufania i też bardzo mi się podobało, że w końcówce raz, że napędzał bardzo tam linię obrony do przesuwania się wyżej, gdzieś tam przy posiadaniu, a dwa, że w końcówce załapał też jedno kluczowe podanie, bo tam po prostu wywalił piłkę do przodu i z tego też mogło coś być, więc ja bym tak, no nie winiłbym go chyba za te 3 bramki. Uważam, że tam dużo więcej obrona napsuła niż on. Jeszcze chcę wrócić do Erika ten Haga, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy ty, Kasper, widziałeś kiedykolwiek za Erika ten Haga, bo ja tak na szybko nie przypominam sobie, żeby on aż tak zaryzykował, żeby aż tak mu zależało na odwróceniu wyników, że zostawił jakąś kompletnie wybrakowaną defensywę, gdzie był Harry Maguire, który i tak biegał do ataku i w obronie to w sumie Diogo Dalot tylko stał, chociaż też się podłączał do przodu. Czy Victor Lindelof, który też miał swoją sytuację w końcówce, kiedy mógł tam blisko prawego okienka Kelehera zmieścić piłkę, i czy kiedykolwiek ten hak tak mocno postawił wszystko na jedną kartę? Znaczy, no, na pewno takiego zestawienia linii obrony to nie widzieliśmy. Ja nie wiem, czy my kiedykolwiek zobaczymy. W ogóle po necie działa lata fajna grafika, żeby pamiętać, że ten wielki potężny Liverpool przegrał z ekipą i jest rozpisane to jak jakieś czwórka bez totalnie z środka pola i gdzieś tam pod polem karnym ofensywnym, w ofensywie w ogóle widnieje Harry Maguire, a w obronie jest Dalot, Fernandes, Eriksen na stoperze i Antony na lewej obronie, ale już tak przechodzę do takich poważnych wniosków. No, wielokrotnie zarzucaliśmy Erikowi ten Hagowi tchórzostwo i nie wiem, może jakby się w nim te wszystkie zarzuty, bo to nie tylko od nas, generalnie to są zarzuty, które raczej wiele osób wystosowywało, jakby to wszystko się w nim tak skumulowało, że on postanowił wszystkim teraz utrzeć nosa i totalnie nie myśleć o konsekwencjach i po prostu no, bawił się tak jak w FIFA. Ja prawie nie chcę powiedzieć, że jak w Football Managerze, bo w Football Managerze to by pewnie nie zadziałało, ale tak jak w FIFA, po prostu rzucił piłkarzy ofensywnych tylu ilu miał, poprzesował wszystko co można było do przodu i jakoś to funkcjonowało. No to jest chyba z kategorii tych planów, które po prostu mogą albo się świetnie udać, albo zakończyć się totalną katastrofą, a nie ma nic pomiędzy. I ostatecznie ta odwaga zaprocentowała. Też ten hak przed meczem z Liverpoolem mówił, że to jest spotkanie, które jest szansą na uratowanie tego sezonu, że to perspektywa zdobycia tego trofeum to jest coś, co może zdecydowanie odmienić to, jak my będziemy patrzeć na tę kampanię, no bo on nawet sam powiedział, że w lidze pozostaje nam tylko gonić miejsca gwarantujące awans do Ligi Mistrzów, a jednak trofeum to będzie coś namacalnego, co zawsze można z tego sezonu wynieść. Po meczu też powiedział, że przecież to będzie możliwe, że to będzie moment zwrotny dla tej drużyny. No, ja się też nie dziwię, bo to już nawet nie mówiąc o kontekście tylko stricte tego, że faktycznie są szanse na trofeum. To był mecz, który mam wrażenie może zbudować cały zespół. To, że udało się raz podnieść ze scenariusza, który już tam wielokrotnie znaliśmy, z tego, że było prowadzenie, potem Liverpool przejął kontrolę nad spotkaniem, sam wyszedł na prowadzenie, udało się wyrównać. Potem znowu strata gola, znowu to wszystko siada i udaje się odwrócić po prostu w jakiś kuriozalnych, szalonych okolicznościach, no nie chcę powiedzieć w kuriozalnych, po prostu w szalonych, niesamowitych okolicznościach, takich emocjonujących, losy spotkania i wygrać.
no to jest coś, co będzie miało moim zdaniem duże znaczenie dla chyba dla mentalu tej drużyny. To jest coś, co może po prostu zbudować zespół. I tutaj ta też odwaga Ten Haga zdecydowanie procentowała, bo mam wrażenie, że tymi decyzjami on dał sygnał piłkarzom, że no panowie, idziemy po nich, co nie? Idziemy, naciskamy, chcemy wygrać, nie chcemy minimalizować ryzyka porażki. No i to było widać w postawie piłkarzy, bo oni naprawdę gryźli murawę. Czy Garnaczo, coś czy Łukasz powiedział, McTominay, zasuwający. Tak naprawdę chyba jedynym piłkarzem, do którego zaangażowania można by mieć zarzuty przez pewien czas tego spotkania, i to Roy Keane też wystosował te zarzuty w studiu meczowym, był Marcus Rashford, który tak jak to ma już w zwyczaju w defensywie niespecjalnie pracował, i tutaj Roy Keane się do niego też mocno przyczepiał. No ale koniec końców cała drużyna jako drużyna, mam wrażenie, że dała to, czego przede wszystkim ci tacy stadionowi kibice oczekują, czyli walczyła i nie odpuszczała, a trybuny też ewidentnie to podłapały. Znaczy w ogóle to chyba działało na zasadzie takiej synergii, że i decyzje Ten Haga, i zaangażowanie piłkarzy, i te takie żywiołowe reakcje trybun, to jak one podgrzewały, to chyba wszystko po prostu dawało taki efekt, nawzajem się wzmacniało, i w tym przypadku te trzy jedności dały zdecydowanie więcej niż w sumie, dały zdecydowanie więcej niż trzy, i to też zdecydowanie pomogło ostatecznie przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę i zameldować się w półfinale, notując po prostu takie, bym powiedział, zwycięstwo, które pewnie będzie długo wspominane z uwagi na okoliczności. Jeszcze zanim przejdziemy do Amada Diallo i do tego zaangażowania, między innymi Alejandro Garnacho, bo jak się na niego patrzyło, to było widać, jak bardzo on chce wygrać to spotkanie, bo nie było ważne, czy to było przed polem karnym rywala, czy przed własnym, wszędzie dawał z siebie maksa, jeździł na czterech literach, jego intensywność była imponująca, ale chce się jeszcze do czegoś przyczepić. Bo czy nie słyszeliśmy już w tym sezonie takich słów raz albo nawet więcej, że Erik ten Hag mówił, że to może być punkt zwrotny, kiedy drużyna wygrywała w jakimś świetnym stylu, na przykład z Chelsea, albo po jakiejś dramaturgii, to już Erik ten Hag podnosił ten argument, że to może być punkt zwrotny, to może być ten moment, kiedy drużyna wreszcie zacznie grać to, czego on od niej oczekuje. I ani razu tak nie było. Czy ty, Łukasz, jesteś przekonany, że akurat spotkanie z Liverpoolem, owszem, wielki rywal, od którego ostatnio dostawaliśmy 5-0, 4-0, 7-0, jak się patrzy na te wyniki, to naprawdę katastrofa, bo ja tłumaczyłem wczoraj swojej dziewczynie, że o, Manchester United wygrał z Liverpoolem, jestem w szoku. A ona mówi, no ale co to jest jakieś coś wyjątkowego? A ja jej mówię, no przez ostatnie, nie wiem, 7 spotkań to przegraliśmy 5-0, 4-0 i 0-4, 0-5 i 0-7. Więc no jest to coś wyjątkowego, ale czy ty masz przekonanie, że właśnie ten ćwierćfinał Pucharu Anglii to będzie to? To będzie moment, który być może uratuje ten sezon i posadę Erika Ten Haga. Ja myślę, że to w zasadzie już nie ma znaczenia na tym etapie, bo zakładam, że uda się doszusować do tej Ligi Mistrzów, jakikolwiek to nie byłby styl. Czy my będziemy tak? Tak, zakładam. To uważam, ja się dziwię. Uważam, że to się uda zrobić, tak samo jak zakładam, że no, finał FA Cup się wydarzy, że no, jednak to Coventry to nie jest jakiś rywal, którego powinniśmy się specjalnie obawiać. Więc pytanie, o jakim punkcie zwrotnym mówimy? Czy mówimy tu o wynikach? Możemy się spektakularnie wywrócić na meczach z prostymi rywalami, prostymi w teorii. Ale no, sezonu już po tym meczu raczej nie uratujemy. Co ja bym chciał widzieć i co uważam, że będzie takim świetnym papierkiem lakmusowym tego, co się w ogóle dzieje i czy coś tam się ruszyło w tym klubie, to jest no kwiecień. Bo tak patrzę na terminarz tych kolejnych meczy, które nas czekają po przerwie. No i tak, jest Brentford, które jest w bardzo słabej formie, ale potem jest Chelsea na wyjeździe i potem jest powtórka z rozrywki 7 kwietnia z Liverpoolem na Old Trafford. I uważam, że jeżeli uda się w przeciągu tych kilku tygodni zrobić to dwa razy,
czyli po prostu pokonać ten Liverpool u siebie i no dać taki statement win drugi raz, a nie po jakimś dziwnym karnym czy po samobuju Van Dijk'a, to uważam, że wtedy będziemy mogli mówić o tym, że coś się ruszyło. Na ten moment traktuję to jako fajną ciekawostkę, coś się super stało, było dużo emocji, było widać przebłyski dobrej gry, pomysłu na tę grę, takiego mocnego zaangażowania. Tylko nie wiem, co ma ten hak po prostu na myśli, mówiąc o punkcie zwrotnym. No, umówmy się. No to ja uważam, oprócz że FA Cup już nie ma szans na wygranie czegokolwiek. No nie ma szans na wygranie czegokolwiek, ale ta Liga Mistrzów jest odległa. No, na ten moment nadal jest duża strata. Tam trochę w ostatnich kolejkach nieco się tam zamieszało, jeśli chodzi o tabelę, ale nadal to nie jest coś, co jest pewne. Ja nawet gdybym stawiał dzisiaj pieniądze, to bym raczej obstawił, że Manchester United do tej Ligi Mistrzów nie trafi. Bo przecież no i Tottenham i Aston Villa może nie są jakoś regularnie punktującymi zespołami. Regularnie może punktującymi, ale regularnie wygrywającymi, że mamy taką pewność, że będą tak dobrze punktować do końca sezonu. Raczej bym na to nie postawił, no ale Manchester United ma teraz już, patrzę, mam przed sobą tabelę Premier League, no i to jest 6 punktów do Tottenhamu i do Aston Villa 9, przy czym Aston Villa ma jeden mecz więcej, no więc w perspektywie 10 meczów to nie są jakieś minimalne straty punktowe, które łatwo da się odrobić. Nie wiem jak ty, Kacper, ale ja bym nie był taki pewny, że ta Liga Mistrzów jest w zasięgu. Znaczy do pewności mi daleko, ale no nie można tego wykluczyć, zwłaszcza patrząc na to, że i Tottenham lubi się ostatnio potknąć w dziwaczny sposób, a Aston Villa to już w ogóle straciła regularność. Tam w ogóle w obronie sprawa wygląda bardzo nieciekawie. Oni I kuźnie pamiętam, ile meczów mają bez czystego konta, ale miałem Alexa Moreno w fantasy i chyba będę się go pozbywał nawet w tej kolejce, bo chyba cały czas go mam i totalnie punkt za czyste konta nie dawał. To tak, takie, no wiecie, ja wiem, że to jest argument z najniższej półki, ale jeżeli chodzi o podawanie statystyk zespołów, ale dlatego też po prostu pamiętam, że Aston Villa strasznie, strasznie jest taka chimeryczna w obronie i tych goli, te gole puszcza regularnie. To w dłuższej perspektywie może zaboleć, bo jednak też powiedzmy sobie szczerze, że Aston Villa gra dosyć intensywną piłkę. Zresztą Tottenham również gra intensywną piłkę i zobaczymy, jak to jest, bo w obu przypadkach, już nawet nie zapominając o tym, że Unai Emery pracował przecież w zeszłym sezonie na Villa Park, ale nie cały sezon, to są debiutanckie sezony, jeżeli chodzi o przygotowanie drużyny do całych rozgrywek i zarówno dla Emery'ego, jak i dla Andrzeja Postecoglu. Więc tutaj są pewne znaki zapytania. No, nie można wykluczyć tego, że Liga Mistrzów uda się wywalczyć, to na pewno by było jakaś osłoda, odrobina spokoju, zresztą pamiętajmy o tym, że prawdopodobnie piąte miejsce, to już tak prawie tam gdzieś tak, chyba, tak. Nawet mowa o tym, że prawie 99% szans jest już na to, że piąte miejsce w Premier League da awans do Ligi Mistrzów z uwagi na sytuację w rankingu ligowym UEFA, no to tutaj tak naprawdę wystarczy przeskoczyć jednego rywala i to jest dosyć korzystny układ. To już zdecydowanie zwiększa szanse na ewentualne powodzenie marzeń o awansie do Champions League. Wystarczy przeskoczyć jednego rywala, ale najbliższy jest w odległości 6 punktów. No tak, a przez ostatnie 5 meczów Manchester United nie odrobił ani jednego punktu. Ale musisz pamiętać o terminarzu. Tottenham, ja mam to przed sobą, Tottenham ma... No Tottenham ma trudny terminarz. Tylko w kwietniu ma Newcastle na wyjeździe, City u siebie, Arsenal u siebie i Liverpool na wyjeździe. No to są 4 mecze, z których oni mogą mieć, nie wiem, 2 punkty. Mają, całą trójkę mają tą z przodu jeszcze do końca sezonu, tak mi się wydaje. Tak, w ostatnich 3 kolejkach nawet nie wiem, czy nie. Nie, tam się potem Burnley i Sheffield pojawia gdzieś tam na końcu, no ale umówmy się, oni są w stanie w kwietniu stracić 10 punktów przynajmniej. No ale Manchester United, żeby odrobić to, musiał, jakby stracili 10 punktów, to Manchester United musiałby stracić tylko 4. A to musisz mieć więcej wiary, Kuba. Więcej wiary, ja po spotkaniu z Liverpoolem mogę mieć trochę mniej wiary od was, dlatego że ja to oglądałem z odtworzenia. Pewnie w was to wlało dużo więcej takich pozytywnych emocji. A wracając do tego,
co się działo na boisku, a nie tylko w tabeli, no to Amad Diallo i Antony. Dwóch skrzydłowych strzelających dwie decydujące bramki. I Amad Diallo po tym, jak wszedł na boisko, to w sumie nie grał w roli skrzydłowego, ale mi zaimponował niesamowicie, bo to nie tylko ten gol, ale to, jak on harował w defensywie. Była taka jedna sytuacja, że on aż pod własne pole się wrócił tylko, żeby odebrać piłkę, a następnie przebiegł z nią już w dogrywce. Przebiegł z nią ponad 50 metrów i wyprowadził dobrą akcję Manchester United. I mimo tego, że ostatnio było nieco szumu wokół niego, to czy uważacie, że takim spotkaniem i czerwoną kartką, więc nie zagra w półfinale z Coventry, zasłużył sobie na to, żeby dostawać jeszcze więcej, w ogóle więcej szans od Erika Ten Haga? Łukasz, ty się na nim chyba najbardziej z nas wszystkich znasz. Nie, no ja uważam, że on to, jak mówiłem wcześniej o statement win, to był statement performance w wykonaniu Diallo i uważam, że tym jakby spotkaniem no wymusza na sztabie to, żeby dali mu więcej szans, bo mam wrażenie, i to też już dzieliłem się tymi obserwacjami wcześniej, że Ten Hag powiedział mu: Amad, wychodzisz i po prostu bądź tam, gdzie jest piłka, bo nawet jak się patrzy na jego hitmapę, on był po prostu wszędzie na boisku, gdzieś tam od strony Dalota po stronę Rashforda, no absolutnie wszędzie, w każdej akcji, odkąd pojawił się na boisku, no gdzieś tam się kręcił, gdzieś tam komuś pomagał, gdzieś tam brał piłkę na siebie. 100% celnych podań, 3 wślizgi, człowieka, który w sumie nie zagrał nawet jednej połowy w tym meczu. No prześwietny występ moim zdaniem i nawet gdyby tego gola nie było w końcówce, to i tak bym go chwalił, bo no pokazał, mam wrażenie, to, czego oczekujemy od właśnie takich piłkarzy, których się wypuszcza na te wypożyczenia. No gdzieś tam daliśmy mu się ograć w zeszłym sezonie, wrócił, nie odszedł, z takim może gdzieś tam założeniem, że będzie grał, może gdzieś tam z ławki. Myślę, że zrobił dokładnie to, czego po prostu nie umiał zrobić Hannibal Mabry, czyli po prostu wszedł na boisko i pokazał, że zasługuje na pierwszą jedenastkę, a jak nie na pierwszą jedenastkę, to na siedzenie gdzieś tam bardzo blisko tej pozycji 12-13 piłkarza i no, oby więcej szans. Tylko ja nie jestem pewien, czy ta czerwona kartka jest na półfinał, czy ona jest też na ligowe rozgrywki. Wydaje mi się, że takie są zasady, że on nie zagra w półfinale teraz. Widziałem u nas na stronie o tym news, ale chcę ci jeszcze zapytać a propos Amada. O to, w jakiej ty go roli widzisz? Bo w Manchesterze United w tym momencie chyba nie ma takiej pozycji, na której on grał w tym Sunderlandzie. No nie ma, bo to było gdzieś tam takie dryfowanie między pozycją nawet nie dziesiątki, tylko gdzieś może między dziesiątką a skrzydłem prawym. Wydaje mi się, że w takim krajobrazie, jaki mamy obecnie, czyli takich troszeczkę problemów jednak z tymi skrzydłowymi, będzie dla niego miejsce. To jest piłkarz, który raczej się odnajdzie z każdej strony, mówię też o środku w tym wypadku. Chyba nawet chciałbym, żeby troszkę odciążył Bruno, może, żeby go tak nie zajeżdżać jednak, bo no, porównajcie sobie to, jak pokazał się Diallo w tym meczu, a to, jak pokazał się Mount. Ja wiem, że Mount dostał no, znacznie mniej minut, ale no, bardzo anonimowy gdzieś tam epizod w jego wykonaniu. Wydaje mi się, że gdyby gdzieś tam taktyka założyła, że on po prostu będzie się kręcił za Højlundem i dostarczał mu piłki i będzie wspierał tych skrzydłowych, to absolutnie widzę dla niego miejsce, nawet kosztem gdzieś tam minut u Fernandesza. A teraz chciałbym porozmawiać o Antonym, bo też szybko sobie tu odpaliłem, że Antony to jest trochę taki piłkarz, który strzela ważne bramki. Bo on w tym momencie ma, no i to jest śmiech, ja wiem, ale on ma 10 goli, z czego 4 w wielkich spotkaniach, bo to jest gol teraz z Liverpoolem, to jest gol na wagę awansu z Barceloną w prestiżowym spotkaniu, gol z Manchesterem City, dobra, przegraliśmy na 6-3, ale strzelił bramkę chyba na 1-0 wtedy, jak się nie mylę. I jeszcze gol z wygranym 3-1 spotkaniu z Arsenalem zaraz po przyjściu do Manchesteru United, więc na 10 goli, jakie on ma w Manchesterze United, 4 miały
duże znaczenie, albo przynajmniej były w wielkich meczach. I czy Kacper w to spotkanie może być też punktem zwrotnym w karierze Antonego, który nieco może przestał do tej drużyny pasować, ale też przeszkodziły mu te wszystkie sprawy pozabojskowe i te sytuacje, które rozstrzygają się teraz w brazylijskich sądach. Ten gol Antonego w ogóle w meczu z Manchesterem City to chyba był na 1-3, jak się nie mylę. To już było takie, wiesz, to trochę pobite. Tam jak on jak trafiał, to chyba już były takie trochę pobite gary, ale no, to już tam taka, wiesz, dygresja. Jeżeli chodzi o samą jego postawę w meczu z Liverpoolem, to mam wrażenie, że on też wchodził w sytuacji, która sprzyjała jego charakterystyce, bo to już był moment, kiedy United... O matko, nawet 1-4 to było. Sorry. No, dokładnie. Bo to było po przerwie, nawet jak się nie mylę, tam pamiętając potem, na którą bramkę strzelał. Ale no, wracając do meczu z Liverpoolem, mam wrażenie, że to już był ten moment, kiedy Manchester United powoli szykował się do tego, żeby po prostu rzucić się do ataku. No i kiedy gra nie opiera się na wyprowadzaniu takich szybkich, dynamicznych ataków, to jest scenariusz dla Antonego zdecydowanie lepszy, a biorąc pod uwagę, że wyprowadzanie szybkich, dynamicznych ataków jest takim stanem podstawowym dla tego zespołu, no to Antony ma z tego powodu problemy. Niemniej no to jest piłkarz, który jak jest ciasno, czuje się raczej dobrze, może nie robi jakiejś gigantycznej różnicy, nie ma takiej umiejętności regularnego dawania tych dyblingów, którymi jak kilku rywali. No ale to mu w miarę wychodziło w poprzednim spotkaniu. To też no, dał bardzo pozytywną zmianę. Już nie mówię nawet o golu, w ogóle strzelił gola prawą nogą, co już taki typowo jednonożny piłkarz, byśmy powiedzieli, wręcz z niego jest i raczej nas gola prawą, już nie mówiąc o tym, że gola Liverpoolowi strzeli, to już, że jeszcze strzeli go prawą nogą, to raczej chyba mało kto by zakładał w ogóle. No ale dla niego mam wrażenie, to jest wielka sprawa, no bo gol w meczu z Newport, to nie było coś, po czym kibic sobie mógł pomyśleć, wow, to nie było coś, po czym cały stadion go po prostu fetował owacjami. Druga sprawa, że to był mecz wyjazdowy na kameralnym dosyć obiekcie w Walii, a nie na Old Trafford, ale mam wrażenie, że no, ciężar tych dwóch bramek jest po prostu nieporównywalny i jeżeli coś miałoby Antonego ponieść, to właśnie taki mecz jak dzisiaj, wczoraj z naszej dzisiejszej perspektywy, bo nagrywamy to w poniedziałek. W ogóle jego postawa w końcówce, to że on tam już hasał właściwie jako taki, nie wiem jak to powiedzieć, półlewy obrońca, fałszywy lewy obrońca, on jeżeli trzeba było obronić, to wracał, ale generalnie to i tak pracował z przodu. On też mówił, że on tam musi walczyć dla zespołu. On po meczu, zaraz sobie, przepraszam bardzo, odpalę tę wypowiedź, żeby tutaj już nie cytować błędnie, ale też mówi, że ciężko właśnie pracował, że wyróżniał się na treningach. No, takiego gadania to niespecjalnie lubię, powiem szczerze, ale że ten występ był efekt jego pracy. Jak maszyna. Tak, że to był efekt jego pracy. To jest mam wrażenie, jeżeli faktycznie on pracował naprawdę ciężko, bo i nie rzuca słów na wiatr, to taki występ jest nagrodą. Taki występ jest sygnałem, że ta jego ciężka praca daje efekty. Ja nie wiem, czy on wyjdzie już w następnym spotkaniu w podstawowym składzie. Nie zamierzam zakładać, bo tutaj też Amat dał sygnały do tego, żeby po prostu mu zaufać. Ale Erik ten Hag, nie pamiętam przed którym spotkaniem, przepraszam bardzo, teraz mi to uciekło, ale nie wiem, czy nie przed spotkaniem z Fulham mówił, że on od Antonego oczekuje zdecydowanie więcej. Chyba przed meczem z Fulham, bo potem się dziwiliśmy, że on z Fulham dostał już takie typowo ogony i właśnie przed nim nawet weszli chyba i Omari Forson, wyszedł w podstawowym składzie i Amad wszedł z ławki szybciej niż Antony. No, Erik ten Hag przed tamtym spotkaniem mówił, że Antony musi dać z siebie więcej. No to właśnie dał i dał też wymierny efekt w postaci bramek. No mam nadzieję, że to tak z czysto piłkarskiego punktu widzenia będzie pewien moment przełomowy. Co do wydarzeń pozawojskowych, trudno mi ferować wyroki, bo cała sprawa się jeszcze nie zamknęła. Jak się nie mylę, to chyba się jeszcze brytyjski wymiar sprawiedliwości tym zainteresował, to możecie mnie poprawić, czy ja tutaj przypadkiem się nie popełniam jakiegoś błędu co do faktów, ale tutaj jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Pytanie, na ile się udało oczyścić głowę, na ile ewentualnie uda się w ogóle całą sprawę wyjaśnić i jaki będzie finalny werdykt, bo tutaj to wiadomo, nie można ferować wyroków zbyt wcześnie, ale no, tego typu sprawy
potrafią mocno zmienić spojrzenie na samego człowieka, już nie mówię o piłkarzu, ale pod względem sportowym bardzo pozytywny występ Antonego, bardzo pozytywne wejście z ławki i jasny sygnał, że on chyba jeszcze jest w stanie coś tej drużynie dać, a przynajmniej obudzenie takiej nadziei, że jest w stanie coś tej drużynie dać i pytanie, czy będzie potrafił jeszcze dalej utrzymywać to w kolejnych spotkaniach, czy też znowu troszkę nas może sprowadzić na ziemię niestety. A czy ty wyobrażasz sobie, że teraz po takim spotkaniu w kolejnym meczu z Brentford, jeśli się nie mylę, po przerwie reprezentacyjnej Marcus Rashford siada na ławce rezerwowych i wychodzi na przykład Garnacho i Diallo albo Garnacho i Antony w pierwszej jedenastce? Ja osobiście uważam, że to by się mogło przydać. Już nie będę tutaj nawiązywał do tej pracy Rashforda w defensywie, o której wspominałem tą wypowiedź Roya Keane'a, ale też pudło z samej końcówki meczu, które Rashford zaliczył. I pudło bodajże, to było chyba w pierwszej połowie dogrywki? Czy już w drugiej połowie dogrywki też miał dobrą sytuację i chybił? No mam wrażenie, że to jest taki dowód na to, że pewność siebie Marcusa Rashforda cały czas nie stoi na najwyższym poziomie. Ostatecznie udało się strzelić za trzecim razem, strzelić ważnego gola. I to trzeba Rashfordowi oddać, że do koniec końców dowiózł, ale mógł dowieść wcześniej, nawet jeżeli tam w tej 90 minucie był spalony, to jednak samo wpakowanie piłki do siatki pokazywałoby nam, że on tą presję jest w stanie dźwignąć, a chyba troszkę z nią przegrywał. No, może przydałby się reset, może przydałoby się zdjęcie presji z jego barków, bo no nie oszukujmy się, po tym co on pokazywał w poprzednim sezonie, wszyscy oczekujemy od niego więcej. I dlatego też no jest zacenzurowany, bo nie bójmy się tego słowa, zawodzi. I zarówno Amat, jak i Antony dali sygnał. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś bardziej zasłuży na występ w podstawowym składzie, to w mojej opinii jest to Amat, tak bym powiedział, z zaangażowaniem i tym golem i mam wrażenie takim ogólnie wniesieniem takiej pozytywnej energii na boisko. No, on pokazał naprawdę dużo. Tylko wiecie, no występ z ławki jest inną sprawą niż występ od pierwszej minuty, zwłaszcza jeżeli potem jeszcze masz okazję dłużej grać na podmęczonego przeciwnika w dogrywce. Aczkolwiek jeżeli chodzi o perspektywę gry, to znowu z perspektywy Antonego, przepraszam bardzo, Erika Tenhaga, mam wrażenie, że Antony jest, mimo wszystko jest takim graczem, któremu on bardziej ufa, którego lepiej zna i którego już wielokrotnie wystawia od pierwszej minuty, więc jeżeli Marcusa Rashforda ktoś posadzi na ławce, to ja tak myśląc czysto racjonalnie uważam, że to będzie Antony i nie wykluczam takiej możliwości. Ale ja osobiście bym chciał występu od pierwszej minuty dla Amada Diallo, chociaż no tutaj można wątpić w to, czy Erik ten Hag rzeczywiście na coś takiego postawi. Ja się jeszcze chciałem wtrącić odnośnie tego, co powiedziałeś, że ja nie wiem, czy się z tobą zgodzę, czy bym sadzał Rashforda, szczerze powiedziawszy, bo mam wrażenie, że jedno nazwisko nam po tym meczu bardzo umyka i to jest Højlund, którego swoją drogą zmieniał Antony. Nie macie wrażenia, że może sensowniejszą opcją byłoby postawienie na Rashforda już na tej pozycji napastnika i wtedy zrobienie komuś miejsca na skrzydle, bo ja nie wiem, czy ja bym tak go ganił za ten mecz specjalnie. Przypomnijcie sobie, no, ile on wykreował sytuacji. No, nie mam statystyki przed oczami, ale no, samo to dogranie do McTominaya już w końcówce, które też mogło obrócić spotkanie na naszą korzyść, w którym tak naprawdę no, niewiele brakło do tego, żeby Scott jeszcze drugiego gola dorzucił. Brał na siebie dużo tej gry, aż odpalę udział przy pierwszym golu też, to moim zdaniem warte podkreślenia, bo tam podał do Garnacho, zanim ten oddał strzał, który został dobity przez McTominaya w efekcie. Dobra, mam 5 kluczowych podań tylko w tym spotkaniu Rashforda i tylko 10 strat, jak tak patrzę, no to wiecie, Scott McTominay miał więcej strat w tym meczu niż Marcus Rashford. Nie wiem, czy bym go tak ganił, bo na samym początku meczu, nawet kiedy jeszcze żeśmy prowadzili 1-0, to ta gra nasza nie była aż tak zorganizowana i mam wrażenie, że to właśnie Rashford był tą osobą, która pchała to wszystko mocno do przodu, dopiero potem tę pałeczkę wziął na siebie Garnacho. Tak tylko chciałem to wtrącić, żeby nie było, że tak jednoznacznie krytykujemy Rashforda. Ja nie, ja właśnie też chciałem. Jestem zadowolony z jego występu, nawet widziałem, że gdzieś tam ludzie go zaczęli określać też w sumie w kontekście tego, co powiedziałeś, Kasper, o Antonym, że to jest big game player, bo jak się spojrzy na jego gole w tym sezonie, no to mamy tak City, Tottenham,
teraz Liverpool, jeszcze się zdarzył Arsenal i chyba asysta z Bayernem, więc no może statystyk nie ma za dobrych w tym sezonie, jeśli chodzi o Kanadyjkę, ale przynajmniej nabija ją na dużych rywalach. No właśnie nie wiem, czy nie ma takich dobrych statystyk, no bo w tym momencie to jest w Kanadyjce 14, 8 goli, 6 asyst, no to jest jeden z najlepszych zawodników w Manchesterze United. Wiem, że w porównaniu z zeszłym sezonem, gdzie było 30 goli, gdzie była ta bariera, gdzie ta bariera legendarna padła, no to był wynik kapitalny, ale to wciąż jest jeden z najlepszych zawodników w Manchesteru United, jeśli chodzi o ofensywę. No i teraz mam przed sobą Transfermarkt i wiecie, ile już Marcus Rashford ma meczów dla Manchesteru United? Zgadujcie, Kacper, zgaduj, ile Marcus Rashford już rozegrał spotkań. 300 chyba jeszcze nie pękło, ale sądzę, że 270 może być. Okej, Łukasz? A ja myślę, że pękła 300, że to będzie 340, coś takiego. 394, prawie 400. No to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ja się przy Masonie Greenwoodzie kiedyś złapałem za głowę, jak zobaczyłem, że on już miał 100 dla Manchester United zaliczoną. Trudno się zawsze te rzeczy typuje, pamiętać w tych wszystkich meczach pucharowych. No ale... I ponad 200 w Kanadyjce ma Rashford, bo ma 131 goli i 74 asysty. Tak, ale to jest znowu, widzisz, mam wrażenie, mocno zaburzone kilkoma takimi sezonami, w których on wyskoczył. Ja w przypadku Rashforda mam wrażenie, że to tak jak ty mówisz, no ma przyzwoity wynik w Kanadyjce. Mam wrażenie, że to jest taki poziom stabilnego Marcusa Rashforda. To, co jest w tym sezonie, taki, do którego ja osobiście przyzwyczaiłem i który ja zawsze zakładam, że przed sezonem, że Marcus Rashford pokaże właśnie coś takiego, ale przy całym moim szacunku dla tego, że jest wychowankiem, że jest piłkarzem, który w tym klubie już debiutował, ile? 8 lat temu, czy 108 lat tu z nami jest. Mam wrażenie, że mimo wszystko to nie są liczby na miarę lidera ofensywy klubu o takich ambicjach. To może być piłkarz wsparcia, ale moim zdaniem z takimi statystykami dostarczanymi, nazwijmy to z takimi statystykami na poziomie regularnym, o tak bym powiedział, bo to, że zdarzy mu się dwa sezony, kiedy wystrzelił, super, to nie jest piłkarz na po prostu lidera ofensywy i tu moim zdaniem to trzeba rozgraniczać, ale to w żadnym przypadku nie jest gracz, który jest po prostu jakimś takim ostatecznym fajtłapą i piłkarzem najgorszym. Nie, tak z Liverpoolem mam wrażenie, że nie pokazał swojej najgorszej twarzy. No bo z City to wyglądało bardzo słabo i w wielu występach swoich ostatnio Rashford pokazywał, mam wrażenie, takie oblicze, które mnie niesamowicie frustruje. Już w ogóle w tym sezonie, które mnie niesamowicie frustruje, tego jeźdźca bez głowy podejmującego idiotyczne, przepraszam bardzo za określenie, decyzje o dribblingach na 3-4 rywali i próbie zbawienia świata jakimiś kosmicznymi akcjami, a mógłby po prostu grać prościej i, nie wiem, bardziej odpowiedzialnie. Niemniej, tak jak mówię, tutaj bardzo fajnie, że on się przełamał po tych dwóch pudłach, które niewątpliwie są czymś, co może piłkarza zdemotywować i może na niego wpłynąć negatywnie. On się przy tym golu na 3-3 zachował, no jak wytrawny snajper, zachował spokój, świetnie uderzył. Mam wrażenie, że w ogóle swoim zachowaniem w tej sytuacji mocno zaskoczył Kevina Kelleher'a. On się zresztą w ogóle nawet nie rzucił, bo właściwie no nie miał czasu na to. Rashford tak trochę niesygnalizowany ten strzał oddał, może nie pod względem tego, że samo uderzenie, nie od samego momentu oddania uderzenia, a tego, gdzie piłkę posłał, a posłał ją bardzo dobrze, więc tutaj trzeba go pochwalić. No jakoś nie mogę po prostu złapać zaufania do niego. Przepraszam bardzo wszystkich fanów Marcusa Rashforda, ale dla mnie to nie jest piłka, którym ja po prostu ufam. Ja jestem fanem Marcusa Rashforda i uważam, że jego taki normalny poziom punktowania w klasyfikacji kanadyjskiej to jest między 20 a 25. Być może jeszcze to zrobi w tym sezonie, jeśli złapie pod koniec bardzo dobrą formę. No i tak na koniec chciałbym was zapytać o Puchar Anglii jako całość, bo już ta ścieżka do finału jest bardzo prosta. Dosłownie jest tam autostrada, bo tam jest Coventry, które oczywiście wyeliminowało po drodze całkiem solidnych rywali, no ale umówmy się, w półfinale, gdzie już jest Wembley, gdzie Manchester United będzie bardzo chciał wygrać, raczej nie daje im za dużych szans, no ale w finale jest albo Chelsea, albo Manchester City. I tak rozmawialiśmy z Łukaszem, że mimo tego, że Chelsea jakieś tam problemy City w tym sezonie sprawiała i niewiele zabrakło, a ostatnio by nawet drużynę Guardioli ograła, no to
Jednak City jest faworytem i będzie chyba powtórka za zeszłoroczny Puchar Anglii, co wydaje się bardzo atrakcyjne dla przeciętnego kibica i dla nas też oczywiście, bo finał Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi City to jest zawsze coś wyjątkowego. Tylko jakie w tym finale Manchester United będzie miał szanse i czy to będzie równocześnie szansa na uratowanie tego sezonu pod kątem zachowania pracy i danie takiej legitymizacji temu, co robi Erik ten Hag, bo jednak 2 trofea w 2 lata to już jest coś bardzo dużego, co się nieczęsto w Manchesterze United zdarza, a chyba się nie zdarzyło nawet od odejścia Fergusona, bo no nie zdarzyło się. Teraz tak szybko sobie przeleciałem przez wszystkie sezony. Nie było takiej sytuacji, żeby Manchester United zdobył rok po roku jakieś trofeum. Więc Kacper, jak ty widzisz te szanse na triumf w Pucharze Anglii? Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie na drodze, jeżeli przejdziemy Coventry, co należy zakładać, może stanąć Manchester City, to faworytem nie jesteśmy, o tak bym powiedział. A jeżeli chodzi już o ocenianie samej kadencji Erika ten Haga tak pozytywnie z uwagi na to, że wygrał Carabao Cup, że doszedł do finału Pucharu Anglii, że może znowu dojść do finału Pucharu Anglii, to ja bardzo nie lubiłem argumentu stawianego przy Ole Gunnarze Solskjaerze, że my przecież daleko zachodzimy w pucharach. Te półfinały to była właściwie regularność za Norwega, ale mnie to nie przekonywało, bo jestem wyznawcą takiej teorii, że w rozgrywkach pucharowych to liczy się zwycięzca. Koniec końców to możesz dojść do finału i kończysz z niczym. W lidze jeszcze, nie wiem, miejsce na podium daje miejsce w pucharach, nawet miejsce w czołowej szóstce daje miejsce w Lidze Europy. To jest coś, co tak pudruje to, że ty ostatecznie sukcesu nie odniosłeś. Liga też jest generalnie takim, nazwijmy to, maratonem, gdzie punktuje regularność, gdzie można w takim dłuższym okresie dostrzec rzeczywisty progres. No a w pucharach, wiecie, decyduje losowanie, decyduje forma dnia. Jeden idiotyczny błąd może totalnego faworyta wyrzucić z rozgrywek w meczu nawet z drużyną gigantycznie, potężnie słabszą. Jakiś czas temu chyba przypominano, że to jest chyba jeden tylko raz bodajże Pep Guardiola w ostatnich, już nawet nie pamiętam ilu latach, nie wszedł do półfinału krajowego pucharu. I to była porażka z Wigan Athletic po jakimś tam absurdalnym meczu, gdzie Will Grigg był on fire. I pamiętam, że ten mecz oglądałem, to było dziwaczne widowisko. Po prostu pokaz nieskuteczności i bicia głową w mur, a Wigan tak naprawdę udał się jeden atak i skończyło się golem. No ale tak po prostu bywa w pucharach i mam wrażenie, że samo dojście do finału czy do półfinału pucharu to nie jest osiągnięcie, które może świadczyć o tym, że drużyna jest na dobrych torach, a przynajmniej na tyle dobrych torach, żeby ewentualnego trenera, który nie zachwyca, a powiedzmy sobie szczerze, że Erik ten Hag w dalszym ciągu nie zachwyca, utrzymać na stanowisku. Więc ja mam tutaj pewne wątpliwości co do tego, jak można jeszcze kadencję Erika ten Haga w kontekście jego osiągnięć takich czysto sportowych oceniać. Należałoby pewnie zaczekać też na to, jak się skończy sytuacją w lidze. No i na sam koniec też zwróciłbym uwagę na to, że Louis van Gaal wygrał Puchar Anglii, ale ostatecznie posady nie utrzymał w swoim drugim sezonie. No i tutaj też nawet nie wykluczałbym sytuacji, w której Erik ten Hag, podobnie jak jego rodak, kończy się, proszę bardzo, żegna się nawet zdobyciem pucharu, a ostatecznie traci posadę. Tam mam wrażenie troszkę z innych powodów, w innych okolicznościach, bo tutaj zmiany właścicielskie, nowa filozofia, przebudowa pionu sportowego, to też może wpłynąć na jego przyszłość. Ale no, marzyć o zwycięstwie Pucharze Anglii wciąż możemy. To jest pozytyw. Możemy wynieść coś nowego w gablotce po tym sezonie. To też byłby duży pozytyw. A losowanie Coventry City to jest, no powiedzmy sobie szczerze, taki dar od losu i poważnie wyciągnięta ręka do Manchester United, bo jednak wylosowanie drugoligowca, kiedy masz jako alternatywę mocną właśnie w spotkaniach pucharowych Chelsea i ten dominujący na krajowym podwórku Manchester City, to pozostaje tylko, wiecie, wyciągnąć ręce do niebios i dziękować za to, że akurat takie losowanie się udało trafić i liczyć na to, że obejdzie się bez sensacji. A jeszcze na podsumowanie tego, ja mam ogromną satysfakcję z tego, że pokrzyżowaliśmy losy
pokrzywaliśmy plany Jurgena Kloppa w jego ostatnim sezonie, bo w zeszłym roku nie udało się zepsuć Manchesterowi City potrójnej korony. I jeśli ty nie jesteś tym głównym graczem, który decyduje o takich najważniejszych, wielkich sprawach, to chociaż możesz przeszkadzać innym w zdobywaniu tego, no i Manchester jak United... Jak prawdziwy Polak. Mimo, że tak, u mnie dokładnie. Może nie jest najlepiej, ale sąsiad też nie będzie miał dobrze. Więc w skali od 1 do 10 jak dużą satysfakcję czujesz, Łukasz, że udało się temu Jurgenowi Kloppowi zepsuć ostatni sezon w Liverpoolu? Nie, no dobrze mu tak. Jeszcze się oburzył tam pod koniec, nazwał reportera tam w brzydki sposób, tam brzydko komentował. Dobrze mu tak. Niech, nie ma za dobrze. Już dobrze co miał, mu tak. Co miał osiągnąć, to osiągnął i tak wszyscy wiemy, że jest jednym z lepszych, którzy się pojawili w Anglii w erze Premier League. No, przynajmniej można mu coś dobrze tam napsuć. Mu tak. Niech to będzie podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka. Dobrze mu tak. Za dzisiaj dziękuję. Ja, Jakub Kurek, a ze mną był Łukasz Pośpiech. Dzięki wielkie. I Kacper Klasiński. Dzięki. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się. Cześć.